W lekcji piątej najlepszego kursu analizy fundamentalnej dalej zostaniemy w temacie kalendarza ekonomicznego, ale bardziej podejdziemy do niego z perspektywy tego, jak przyszłość jest na rynku dyskontowana. Zapraszam do lekcji numer 5. To idealny przykład tego, w jaki sposób analiza techniczna łączy się z analizą fundamentalną. Jednym z głównych założeń analizy technicznej, tych trzech, które opisał John Murphy w swojej książce, która jest aktualnie Biblią analizy technicznej, jest to, że cena dyskontuje wszystko. A więc wszystkie wiadomości, newsy, oczekiwania, które mamy co do danego instrumentu, one już są w tym instrumencie uwzględnione. Jak gdyby ten punkt związany z dyskontowaniem idealnie odnosi się do handlu na danych i do tego, w jaki sposób rynek reaguje na określone odczyty czy określone informacje, które są zaplanowane. Wskoczymy do kalendarza ekonomicznego, kalendarza domu maklerskiego TMS. Mamy kalendarz, czyli mamy zaplanowane wydarzenia, które pojawią się dzisiaj. Wiemy, z jakiego kraju pochodzą, jaki jest to wskaźnik, jaka jest jego waga. Najważniejszym wydarzeniem będzie wydarzenie za niespełna 4 godziny sprzedaż domów na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych. I mamy wartość aktualną, której jeszcze nie wiemy, to wydarzenie dopiero będzie miało miejsce. Mamy prognozę i mamy wartość poprzednią. I teraz bardzo często jest tak, że dziwimy się, dlaczego na przykład po tym, że pojawił się świetny odczyt dotyczący produkcji przemysłowej, na przykład, czyli w Polsce pojawił się genialny odczyt dotyczący produkcji przemysłowej, a kurs złotego ani rusz, ani drgnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego giełda na to nie reaguje? Dlatego najczęściej, że już wcześniej w prognozach analitycy oczekiwali tego, że te dane będą zdecydowanie lepsze. I rynek nie czekał na to potwierdzenie, tylko zareagował już wcześniej, odpowiednio umacniając złotego. To się odbywa już niestety, ale wcześniej. I teraz może się okazać, że tutaj wskoczmy na przykład na kwestie związane z, jaki tutaj byłby wskaźnik taki najłatwiejszy, możemy o tej sprzedaży domów na rynku wtórnym w milionach. Przyjmijmy, że tak, rynek oczekuje, że pojawi się sprzedaż na prawie 5,5 miliona. Poprzednia wartość wyniosła 5,380 tysięcy sprzedanych domów. I teraz, jeżeli pojawi się informacja, że tych sprzedanych nowych domów na rynku wtórnym będzie 5,420,000, czyli lepiej od wartości poprzedniej, ale gorzej od prognozy, to teoretycznie to powinno osłabić dolara, czyli nie zareagować tak, jakby wynikała to analiza wartość obecna w stosunku do wartości poprzedniej. Wartość obecna w stosunku do prognozy wygląda niestety gorzej, a to ona jest już zdyskontowana. Zdecydowanie łatwiej opisać to też na stopach procentowych. I zobaczmy sobie, czy w tym tygodniu jeszcze jakieś stopy procentowe. Tu mamy sobota, niedziela, poniedziałek. Tutaj chyba już odczytów nie będę miał aż do tydzień do przodu. Zapasy. Stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia nie będę miał, ale opiszmy go sobie, bo to myślę, że jest, nawet jeżeli jesteś osobą początkującą, to zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne są stopy procentowe na rynkach finansowych. I przyjmijmy, że rynek oczekuje, że stopy zostaną bez zmian w Stanach Zjednoczonych, czyli są na przykład na poziomie 1,5% i prognoza jest taka, że te stopy powinny być utrzymane na poziomie 1,5%. To sytuacja, w której oczywiście każda ze zmian stopy procentowej wpłynie bardzo istotny sposób na rynek, bo rynek oczekuje tej utrzymania stopy procentowej. Ale jeżeli byłaby sytuacja taka, że mamy stopę procentową na poziomie 1,5%, rynek oczekuje podniesienia stopy procentowej na poziom 1,75%,
a na przykład Fed zdecyduje się na utrzymanie tej stopy procentowej, czyli nie zostanie ona zmieniona, no to dolar zareaguje i to w gwałtowny sposób. No bo znowu, rynek dyskontował prognozę, prognoza się nam nie sprawdziła, no i w rezultacie czego inwestorzy, algorytmy i uczestnicy rynków podejmują w oparciu o te nowe dane, nowe informacje działania. I tak wygląda kwestia związana z tym, na jakie dane przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę w przypadku handlu mocno krótkoterminowego, bo tutaj mówimy o reakcji na dane w oparciu o taki handel typowo poddane, a nie o handel w oparciu o długoterminową analizę fundamentalną, bo oczywiście w przypadku takiej długoterminowej analizy fundamentalnej to my nie zajmujemy pozycji tylko i wyłącznie dlatego, że mamy, że stopy procentowe zostały w tym kwartale podniesione o powiedzmy 25 punktów bazowych. To jest oczywiście niewystarczające, bo musimy sprawdzić, jak wygląda cała tendencja, jak wygląda nastawienie poszczególnych członków, na przykład Komitetu Otwartego Rynku. To wszystko to jest zadanie, które my musimy odrobić. I tak to wygląda w przypadku kalendarza ekonomicznego. Oczywiście im większa waga danego wydarzenia, tym ta reakcja na nieoczekiwaną informację, na nieoczekiwaną wartość naszego odczytu, tym oczywiście ta reakcja będzie zdecydowanie większa. W przypadku walut niestety, ale sama reakcja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku na przykład akcji. Dlatego, że bardzo dobre odczyty na akcjach najczęściej wiążą się z tym, że ten ruch jest bardziej rozłożony, bardziej taki powiedzmy swingowy, czyli średnioterminowy, a w przypadku par walutowych bardzo często ten ruch jest mocno szarpany, czyli mamy jakąś pierwszą reakcję, później jest ona znoszona i na przykład rynek znowu wraca w górę. Dlatego ten handel w oparciu o dane nie jest tak łatwy, jak mogłoby to wyglądać przynajmniej w teorii. Dlatego tego handlu na danych my w tym kursie, czyli w najlepszym kursie analizy fundamentalnej, dotykać nie będziemy. Ale te odczyty są nam kosmicznie potrzebne do tego, żebyśmy mogli zbudować sobie odpowiednią analizę fundamentalną w długim terminie. To tyle, jeżeli chodzi o dyskontowanie rzeczy związanych z kalendarzem ekonomicznym. Mamy darmowy e-book do pobrania. W opisie do tego filmiku wskakuj na stronę naszego partnera, czyli TMS-u, i tam możesz pobrać darmowy e-book na temat analizy fundamentalnej głównej pary walutowej, jaką jest para euro do dolara. Jest za darmo, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznać. Tak wygląda jeszcze wydanie 19 magazynu FX Mag i mam gratisik, którą książeczkę wam tutaj rzucić. O, najważniejsza rzecz, została nam bodajże jedna książka. Najważniejsza rzecz, kup prenumeratę z kodem rabatowym Rzecz, a tę książkę otrzymasz w gratisie. Ona jest warta, czy w zasadzie możesz ją kupić w maklerskiej za 84 zł, więc jeżeli prenumerata jest w cenie 100 zł, no to praktycznie otrzymujemy drugie tyle gratis. fxmag.pl/sklep do koszyka dodajemy prenumeratę i w koszyku wprowadzamy kod rabatowy Rzecz, a ja oczywiście standardowo życzę udanego handlu i słyszymy się w kolejnym materiale.